Wyboista droga prowadzi z Lithgow w głąb Woolemay National Park. Zmierzamy nią do Glowworm Tunnel, czyli tunelu świecących robaczków. Jest to tunel kolejowy wybudowany do wywozu węgla z kopalni w Nunes. Po zamknięciu kopalni kilkadziesiąt lat temu tunel przejęła dzika przyroda. Obecnie jest on zamieszkiwany przez malutkie robaczki świecące w ciemności. Po prawie godzinnej jeździe polnymi drogami dojeżdżamy do tunelu. Nie jest to jednak jeszcze nasz docelowy tunel. Musimy go przejechać samochodem w drodze do Glowworm Tunnel. W końcu docieramy do końca drogi i do parkingu. Stąd ścieżka przez las prowadzi na dno doliny do tunelu. Po niedługim spacerze wejście do tunelu pojawia się przed nami wśród bujnych paproci. Tunel nie jest długi. Przejście z jednego końca na drugi zajmuje około 10 minut. Latarki jednak są konieczne. Krajobraz po drugiej stronie tunelu dominują klify skalne i duże, bujne paprocie.